Tusk spotkał się Merkel. Znamy temat rozmów Donald Tusk spotkał się z Angelą Merkel w sprawie kryzysu na granicy. List Donalda Tuska do przywódców europejskich to jedynie część działań, jakie lider platformy obywatelskiej prowadzi w sprawie kryzysu na granicy. Jak dowiedziała się interia.pl, w tej sprawie Tusk spotkał się w poniedziałek z Angelą Merkel w Berlinie. Nasze informacje potwierdza Jan Grabiec, rzecznik prasowy PO. Jak dowiedziała się interia.pl, Donald Tusk spotkał się w Berlinie z Angelą Merkel w poniedziałek późnym wieczorem na spotkaniu roboczym. Lider Platformy Obywatelskiej miał jej nakreślić sytuację, jaka ma miejsce na granicy polsko-białoruskiej. Przekonywał, że działania reżimu Aleksandra Łukaszenki zagrażają nie tylko Polsce, ale też Litwie i całej Unii Europejskiej. Potwierdzenie tych słów ma odzwierciedlenie w liście, który Tusk wystosował do europejskich przywódców. Nie będę zaprzeczał, takie spotkanie miało miejsce w poniedziałek późnym wieczorem. Dotyczyło sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, przyznaje w rozmowie z interią.pl Jan Grabiec, rzecznik PO. Zaraz po spotkaniu Tusku udał się do Brukseli, gdzie, jak przekonują rozmówcy interii.pl, Prowadzi ofensywę dyplomatyczną. W jego agendzie ma się znajdować wiele spotkań z przywódcami europejskimi, a także liderami instytucji unijnych. List otwarty do przywódców otoczenie Platformy Obywatelskiej liczy, że działania Tuska będą komplementarne w stosunku do tych, które niezależnie podjęli najważniejsi światowi politycy. W tej sprawie szefowakę Ursula von der Leyen spotkała się z prezydentem USA Joe Bidenem. Według naszych informacji Tusk, z przerwą na spotkanie z ZNP w Gdańsku, miał liczne spotkania od wtorku do środy. Planuje też zostać w Brukseli również 11 listopada. Politycy z otoczenia byłego premiera przekonują, że aktywność dyplomatyczna Tuska związana jest z zachowawczym podejściem polskich władz. Podkreślają że bierność Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z przywódcami państw Europy Wschodniej to za mało, by zażegnać kryzys na naszej wschodniej granicy. Tusk w środę wieczorem opublikował list otwarty do przywódców europejskich. Pisze w nim między innymi Niezależnie od Waszych poglądów na kwestię migracji musimy, podkreślam, musimy, jako wspólnota polityczna, użyć wszystkich dostępnych środków nacisku w celu powstrzymania eskalacji napięcia na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Autor Łukasz Szpyrka